jestem autoryzowanym trenerem NOW i z ruchem jestem związana od samego początku. Z zawodu jestem trenerem biznesu, także prowadzę szkolenia od 2006 roku. Jeśli chodzi o Pawła, no to się wiąże z moją również, to, że jestem w ruchu, to się wiąże trochę z moją osobistą sytuacją i zawodowo-życiowym problemem, w jakim się znalazłam. Ze względów politycznych, duopor PO-PiS pogonił mnie z kraju i początkiem tego roku musiałam wyemigrować, ponieważ nie pasowałam, powiedziano mi, że jestem taka nieokreślona, bo się nie potrafiłam wpisać w konkretną tam linię, czy PiS, czy PO, a byłam przeciwnikiem, to straciłam pracę ja, stracił mój mąż, dziecko wyrzucono nam z przedszkola, ponieważ mamy 4 córki, jesteśmy rodziną wielodzietną, nie mieliśmy możliwości do tego, żeby kontynuować i pracę zawodową, i działalność społeczną, ponieważ również jestem szefową Stowarzyszenia Dużych Rodzin czy Plusy w Jaworznie, 700 członków, ja to zostawiłam początkiem roku i musiałam wyjechać. Nie wyjechałam na długo i całe szczęście, bardzo się cieszę, że wróciłam. Od lutego byłam w Polsce już 3 razy, to jest mój ostatni, trzeci przylot, tym razem bez biletu powrotnego i mam nadzieję, że nie będę musiała wracać, chociaż z punktu widzenia ekonomicznego tam jest dużo lepiej i podejście do obywatela jest zupełnie inne i to mnie tym bardziej przekonuje, ponieważ mieszkałam w Irlandii Północnej, gdzie obowiązują JOW-y. To mnie zupełnie przekonuje do tego, że nam tego tu potrzeba. Przeżyłam majowe wybory w Wielkiej Brytanii, wiem, jak wyglądała kampania, także trochę o tym też opowiem. Na początek miałam ochotę powiedzieć kilka słów o sobie, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Jeżeli będę mówiła o JOW-ach, to zacznę od tego, jak wygląda taka krótka historia w ogóle wyborów parlamentarnych. To jest na tyle ważne, żebyśmy mieli świadomość, w jakim miejscu się znajdujemy obecnie i czym charakteryzuje się obecna ordynacja wyborcza, ten system proporcjonalny. Sięgnijmy do pierwszych teoretycznie wolnych wyborów, ale niepełnych, częściowych. Ja jeszcze jedną techniczną uwagę. Będę się posługiwać słowem wolny, wolne wybory, ale chciałabym, żebyście mieli na to słowo wolne wybory poprawkę, bo one nie są wolne. One są wpisane w konstytucji, że to są wolne, ale nie są wolne. I to też wyjaśnię. Będę posługiwała się słowem wolne wybory, ale miejmy świadomość i powiem o tym później, one nie są wolne. Pierwsze częściowo wolne wybory, mamy rok 89, w wyniku porozumienia zawartego przy okrągłym stole i w wyniku porozumienia ustalono, że pierwsze wybory będą tak wyglądały, że zapewnili sobie komuniści 65% miejsc w parlamencie, natomiast pozostałe 35% było dla tych pozostałych partii, tak? W wyniku wyborów oczywiście 99% tych miejsc z 35% objął komitet Lecha Wałęsy, tak? Natomiast pozostałe 65% komuniści zostali de facto w tym nowych, wolnej Polsce zostali nadal. Kolejne wybory to mamy rok 91, 27 października. I one na tyle się charakteryzowały, jak pamiętacie, nie było progów wyborczych. Doszło do takiej absurdalnej sytuacji, wprowadziliśmy 29 partii, z czego 11 partii miało tylko po jednym przedstawicielu. Także tam taka egzotyka w Sejmie panowała, pewnie pamiętacie. Kolejne wybory, 93 rok. I tu już wprowadzono progi wyborcze, zresztą te wybory zostały zarządzone przez Lecha Wałęsę na 19 września i mamy od tego momentu 3 progi wyborcze, tak? 0% dla mniejszości narodowych, 5% dla partii i 8% dla koalicji. I wybory, które mają miejsce w 2001 roku, na tyle istotne, że zostały wtedy wprowadzone subwencje. Od tego momentu wypłacane w kwartalnych ratach dla partii. My o subwencjach będziemy mówić przy JOW-ach, dlatego ten rok 2001 ja zaznaczam. Na czym polega ordynacja wyborcza? To jest taki sposób ustalania głosowania oraz kandydowania w wyborach. Obecnie obowiązuje system proporcjonalny. Z czym się cechuje ten system proporcjonalny? Jak Państwo myślicie? Tym się charakteryzuje, że te wybory, które są
tak jak powiedziałam wcześniej, teoretycznie wolne, one nie są wolne, dlatego że kandydata wyznacza szef partii, prezes partii. Czyli my głosujemy na kogoś, kto został wybrany, namaszczony przez prezesa partii. Czyli tak naprawdę nie mamy takiego prawdziwego wyboru, bo musimy głosować pomiędzy tym, który już został namaszczony. To dokładnie, wybrany przez prezesa. A kogo prezes wyznacza do startu w wyborach? Najczęściej... Marionetki. Dokładnie, marionetki, mówi się mierny, bierny, ale wierny. Dokładnie, dokładnie. Wybiera takich, którzy będą mu posłuszni. Wysyła się informacje przed głosowaniem SMS-em, jak ma ten poseł głosować i on musi głosować tak, jak mu szef partii każe, bo w przypadku, gdyby tego nie zrobił, to naraża się i może zostać w przyszłości na przykład niewytypowany do kolejnych wyborów. Także on musi iść po linii taka, jaka obowiązuje. Czyli pierwszą cechą tego systemu proporcjonalnego jest to, że w wyborach może startować wyłącznie członek partii, wskazany przez najczęściej prezesa partii, prawda? Jeżeli ktoś nie jest członkiem partii, na ten moment nie ma możliwości, żeby startował w wyborach. To jest ważne, dlatego że jak będziemy mówić o regułach JOW-u, to do tego wrócimy. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że mamy bardzo mocne upartyjnienie, tak? Druga kwestia, bardzo ważna, zauważcie, że jak wybieramy w systemie proporcjonalnym, to rzadko się zdarza, generalnie się nie zdarza, żeby wygrała partia większością i mogła prowadzić samodzielne rządy, tak? Najczęściej tworzą się koalicje. I z czym te koalicje się tworzą? Z jaką partią najczęściej się tworzą? Bardzo taką dokładnie elastyczną partią PSL-em, mniejszością. I słuchajcie, kolejny, tak, i to jest kolejny absurd tego systemu, bo on powoduje, że mniejszość decyduje za większość, bo on się staje koalicjantem, czyli współrządzącym. I teraz tak, rządzący, czyli w tym momencie Platforma mówi, no nie, my nie możemy realizować swoich założeń programowych, dlatego że nam koalicjant uniemożliwia. Koalicjant mówi to samo, no my byśmy chcieli, ale koalicjant też jakoś nie idzie nam na rękę, tak? W związku z tym jest przerzucanie odpowiedzialności i w efekcie, tak jak powiedziałam na początku, ta mniejszość, która decyduje za większość, to nie jest zdrowa sytuacja, bo ona również zwalnia z odpowiedzialności. Poza tym mamy jeszcze taką cechę w tej ordynacji proporcjonalnej, że nie mamy ciągłości władzy. To się tak w tym okresie zdarzało od tego 1989 roku. Zauważcie, że nam się władza często zmieniała. Ciągle były wybory, ciągle nowy premier i w związku z tym trudno było ciągłość poprowadzić tej władzy. I to też jest niestety cecha tego systemu. Ale najważniejszą cechą, taką negatywną wadą tego jest to, że to jest bardzo silnie upartyjnione. I to się bezpośrednio przekłada na funkcjonowanie posłów i na to, jaki charakter ma obecny Sejm i to, w czyim interesie posłowie działają. Na pewno nie jest to w interesie obywatela, a jest to w interesie partii, tak? I tego, co partia wyznacza. Miałam mówić krótko. Generalnie mam zalecenia od sztabu, żeby w przypadku w tej historii naprawdę tylko zarys. Mam się głównie skupić na czterech regułach JOW. Jak sobie chcecie poczytać więcej, to jest dostępne na stronach ruchu JOW. Po pierwsze, skąd skrót JOW? To jest JOW, to są jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest sposób, za pomocą którego mam nadzieję, że kolejne wybory, nie te najbliższe, ale mam nadzieję, że kolejne już będziemy mogli już w oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze wybierać swoich przedstawicieli do Sejmu. Ten system funkcjonuje w wielu krajach, bogatych krajach. W oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze wybiera się na przykład w Wielkiej Brytanii od ponad 100 lat i w 2001 roku, bo dochodzą mnie czasami do głosu takie sygnały, no nie, bo się Brytyjczycy buntują, oni by chcieli zmiany. Proszę Państwa, oni w 2001 roku mieli referendum i się opowiedzieli, że nie chcą zmian, bo to się przyjęło. Jak ktoś był w Wielkiej Brytanii i widzi, jak obywatelskie społeczeństwo, to ja miałam wielkie życzenie, żeby to miało miejsce w Polsce. Kolejnym krajem to jest oprócz Wielkiej Brytanii Stany Zjednoczone, Francja, Kanada, Japonia, Australia. W Polsce JOW-y obowiązują od 2011 roku w wyborach do Senatu. I teraz
Jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o wybory do Senatu? Mamy tylko 4 niezależnych senatorów, natomiast reszta to jest PiS i PO. No to teraz tak, no to jaki plus? Ano taka jest różnica, tutaj plusów nie ma, bo to jest wypaczone w przypadku Senatu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wybory do Senatu w oparciu o JOW-y, to jest wypaczona idea, ponieważ okręg wyborczy obejmuje czasem 3 miliony ludzi. To są ogromne okręgi wyborcze, gdzie nie ma możliwości, by kandydat albo wyborcy do niego dotarli. Ani wyborca nie jest w stanie dotrzeć do swojego kandydata, ani kandydat do wyborcy, do tego, który będzie wybierany, tak? Bo nie ma możliwości technicznie. Poza tym za zrobieniem kampanii na takim rejonie odpowiadają co? Bardzo duże środki finansowe. Kogo będzie stać na to, żeby sfinansować sobie kampanię do Senatu na tak rozległym, dużym terenie, gdzie mam dotrzeć do takiej ilości ludzi? To jest wręcz niemożliwe. Kto ma pieniądze? To ktoś, kto ma subwencje. Partie mają pieniądze i dlatego wygrywają szyldy partyjne. Dlatego to wygląda dzisiaj tak, że niezależnych kandydatów mamy tylko 4, natomiast pozostałe miejsca są zajęte przez PiS i Platformę. Od 2014 roku obowiązuje system do rad gminy w gminach niebędących miastem na prawach powiatu i ja nie mam osobistych doświadczeń, bo nie mieszkam w takiej gminie, natomiast mam sygnały, że to się świetnie sprawdza i mam informacje od osób, które są w taki sposób wybierane, że odpowiadają przed swoimi wyborcami i muszą się naprawdę starać, żeby w kolejnych wyborach zostali wybrani. Także to już się praktykuje, tam gdzieś to się już odbywa i ma miejsce, to się sprawdza. 4 podstawowe reguły JOW. Pierwsza bardzo ważna reguła to jest to, że mamy równe dla wszystkich pełnoprawnych obywateli Polski pełną swobodę indywidualnego kandydowania na posła. Czyli ja nie muszę być członkiem partii, żeby wystartować w wyborach parlamentarnych. Czyli każdy z nas ma prawo do tego, żeby wystartować. Wystarczy, że zbierzemy 10 podpisów i się zarejestrujemy w Okręgowej Komisji Wyborczej, wpłacimy kaucję po przekroczeniu 5%, ta kaucja nam zostanie zwrócona, no i możemy startować. Tak, dokładnie. Także każdy ma prawo i wtedy są wybory wolne. Inna kwestia, jak nas oceni społeczeństwo lokalne, no to się przełoży na wynik naszych wyborów. Natomiast no to jest jednak szansa dla każdego. Jak to się przekłada dla tych, którzy są członkami partii i są aktywnymi, ale prezes ich nie naznaczy? No to się tak na pewno przełoży, że jeżeli prezes takiej partii nie doceni osoby, która jest aktywna, która działa na rzecz mieszkańców, to taki członek partii powie, no to ja nie muszę być przy tej partii, ja mogę sobie sam wystartować i w tym momencie no jest ryzyko, że partia straci takiego kandydata. Także to jest bardzo duży plus. Kolejnym plusem jest to, że kandydat, bez względu na to, czy jest zależny od partii, czy nie, ma takie same prawa w procesie wyborczym w czasie trwania kampanii i ma jednakowy limit wydatków. I to ma też spowodować, że limity będą takie same dla osoby, która jest nie bezpartyjna, jak i partyjna, tak? Tylko, że jak wygląda rzeczywistość? Te same warunki, formalnie te same. Znaczy będzie miał ten sam limit przeznaczony na kampanię, tak? Nie wiem, załóżmy, może to będzie 30 tysięcy złotych, a nie będzie mógł wydać więcej, więc wszystkie dokumenty finansowe, wiadomo, i wpływy, to, które są rejestrowane, będą rozliczone później w postaci dokumentów finansowych. O finansowaniu powiem za chwileczkę, bo to jest bardzo ważne. O tym, jak się rejestruje, możecie również poczytać. Ja jeśli ktoś będzie miał ochotę, mogę przesłać prezentację do tego, gdzie jest rozpisany szczegółowy sposób zgłaszania kandydata. To, co ważne, na karcie do głosowania nazwiska będą umieszczone alfabetycznie. Nie mamy tutaj problemu z tym, że się płaci za jedynki. Oczywiście. Oprócz tego, że lista jest ułożona alfabetycznie, to mamy informacje obok nazwiska, czy dana osoba jest członkiem partii, czy jest osobą niezależną. I to jest wszystko. To, co będzie na liście do głosowania. Kwestia finansowania.
To jest na tyle istotne, że odchodzimy od subwencji. Tak, czyli z pieniędzy naszych podatników, tak? Pojawia się, bo się pojawiają pytania, no ale zagrożenia, że jak będą tam pieniądze biznesmeni przynosili, to się jakieś wkłady mogą pojawić, tak? Że jacyś bogaci będą chcieli wpłynąć na tych posłów, oni będą potrzebowali pieniędzy, no więc te pieniądze mogą przyjmować. To, w jaki sposób się dzisiaj odbywa finansowanie i ci, którzy atakują, mówiąc, że to jest zagrożeniem, to ja bym po pierwsze powiedziała, że powinni się wstydzić, że tak mówią, dlatego że wystarczy, że sobie posłuchacie ostatniej taśmy, na której Bieńkowska mówi o tym, jak to jedna baba, bo ona to tak na, dosłownie podaje, jedna baba z Mysłowic miała baner powieszony na bloku, taki, że przekraczający na pewno limit, tak, wydatków. Więc to, że to się dzieje, to ma miejsce. Ale jakie jest założenie na przyszłość? No spójrzcie na bogatą Wielką Brytanię. Przecież tam jest bogate społeczeństwo i nie ma czegoś takiego. Nie można też robić założenie takie a priori, że na pewno będzie to tak wyglądało. No dajmy szansę również obywatelom. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Odpowiedzialność. Dlatego, że my w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych zyskujemy narzędzie, o którym za chwilę powiem. Jest to narzędzie do odwołania posła, którego w tym momencie nie mamy. Czyli jeśli chodzi o finansowanie, to by to miało tak wyglądać. Druga kwestia, druga bardzo ważna reguła, to jest podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych dla wybrania takiej samej liczby posłów zapisanej w Konstytucji. To są wynikające z zapisów Konstytucji, tak? Przy podziale na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych my mniej więcej zmierzamy do modelu brytyjskiego, który wydaje nam się, że jest najbardziej optymalny, bo też padają zarzuty, że to nie jest, że JOW-y nie są najlepsze. Nie ma najlepszego sposobu, nie ma najlepszej ordynacji, ta jest najbardziej optymalna. JOW-y są najbardziej optymalną ordynacją. W przypadku, kiedy podzielimy Polskę na te 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, to zyskujemy okręg wyborczy jeden, który liczy około 67 tysięcy ludzi. Zobaczcie, to jest taki obszar, w którym naprawdę jest dużo łatwiej dotrzeć zarówno temu, co startuje, jak i wyborcom do kandydata. Jest szansa, żeby się poznać. Czyli dzięki temu, że mamy mniejsze okręgi wyborcze, jest łatwiej prowadzić kampanię. W Wielkiej Brytanii ta kampania nie wygląda tak, że wiszą tak jak u nas, billboardy ogromne, masa pieniędzy jest pompowana. Tam wygląda ta kampania w taki sposób, że kandydat wychodzi na ulicę, on się kontaktuje z ludźmi, to jest door to door. Naprawdę jest tabliczek, niewielka liczba, bo jego aktywność jest aktywnością w terenie. Także tu też liczymy, że będzie to możliwe, bo przy 67 tysiącach wyborców na pewno dotarcie do ludzi jest łatwiejsze i koszty są mniejsze. Jak mamy mniejszy okręg, to mniej pieniędzy wydajemy na kampanię. Nie są potrzebne takie środki, prawda? Trzecią regułą jest to, że posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów na liście. A co w sytuacji, jeśli będzie dwóch kandydatów z jednakową liczbą głosów? Mamy losowanie. Tak się to odbywa, że losujemy pomiędzy nimi. Dwoma oczywiście wybory są, nie ma drugiej tury. To jest plus, nie ma kosztów związanych z drugą turą, mamy tylko jedną turę. I czwarta reguła, tych reguł, ja powiedziałam, jest więcej, jest ich siedem, ale nie uprzedzono, mam mówić o czterech najważniejszych, tak żebyście Państwo zapamiętali te reguły. Czwarta, bardzo ważna, według mnie również reguła, to jest monitoring głosowania wraz z monitoringiem liczenia głosów. Czemu to jest tak? O tym zresztą pisała Kataryna, to jest blogerka i ona się tam udziela na Twitterze, jak Państwo niektórzy może kojarzycie. Kataryna napisała tak, czemu to jest w Polsce, że jak ja zdaję egzamin na prawo jazdy, to ja mam kamerę w samochodzie, którym ja ten egzamin zdaję. A czemu jak idę, oddaję głos i wybieram przedstawiciela narodu, to nie ma żadnego systemu monitorującego. To co jest ważniejsze? No tak to się odbywa. Pewnie wiecie, że te urny są często w takim stanie, że włos się na głowie jeży. One są niezabezpieczone. Też jest tutaj w jednym z naszych zapisów. Po pierwsze, muszą być to urny o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem. Muszą być skontrolowane przed wyborami i cały czas monitorowane podczas wyborów,
a liczenie głosów jest publiczne w obecności również kandydatów i wyborców. Tak to się odbywa w Wielkiej Brytanii, że tam nie ma się czego, nikt się nie kryje z liczeniem. Tak? Ja sobie wychodzę i patrzę, jak są głosy liczone. I też ważna zasada, tuż po przeliczeniu głosów wyniki są podawane natychmiast do wiadomości. Nie czekamy na wyniki kilka dni, tydzień, czekamy w tym momencie, jak są policzone, są informacje podawane. Powiem tak, najważniejsze w przypadku JOW-ów, jednomandatowych okręgów wyborczych i to, co mamy nadzieję zmieni Polskę, to jest wymuszenie odpowiedzialności. Dzisiaj posłowie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykroczenia, za swoje czyny, w żaden sposób nie są karani. W ostatnim czasie wiecie, że wypłynęły akta, tak, Stonoga opublikował i co zrobiło się, wielki się zrobił szum, bo ci biedni posłowie, oni są ofiarami, tak? Wszyscy się skupili na tym, jak to się stało, że to wypłynęło i to było zamieszaniem, natomiast nikt nie zwracał uwagi na to, jak działa prokuratura. Nikt nie mówił o tym, że dokumenty były przerzucane, Płock, Warszawa, Łódź, że prokuratorzy gubili się w wątkach. Cała procedura trwała w taki sposób, że to było niewyjaśnione do końca, a w efekcie żadna z tych osób, która była na nagraniu, nie poniosła odpowiedzialności. My mamy nadzieję, że poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze wymusimy odpowiedzialność. A w jaki sposób? Mamy narzędzie. Tym narzędziem jest referendum. Jeżeli poseł nam coś obieca, ale działa na naszą szkodę albo nie realizuje tego, co nam obiecał, to po roku od wyborów, takie są mniej więcej zapisy, po roku od tego, jak został wybrany, my możemy zwołać referendum i odwołać go z pełnienia funkcji posła, z obowiązku pełnienia. Tak, przez pierwszy rok jest nie do ruszenia, dajmy mu szansę, żeby się wykazał, może nie od razu, no dokładnie. No ale jak po roku nam nie pasuje, to zwołujemy referendum. Tak, i teraz, żeby referendum było ważne i żeby można było go odwołać, to musi być wynik referendum odwołującego, to jest liczba głosów, które zyskał w wyniku wyborów, plus jeden głos. To już wystarczy, żeby go odwołać. Bardzo fajne narzędzie, dlatego że co wymusza? Odpowiedzialność. Jak ja mam nad sobą taki bat i kontrolę, tak, społeczną, bo to jest kontrola społeczna, jeżeli ja coś obiecuję i nie wywiązuję się ze swoich obowiązków, to ja mam świadomość, że mogę być odwołana. I to jest wymuszenie odpowiedzialności, której nie ma. A jak ten system reguluje kwestię immunitetu? To znaczy, tu ja bym nie wchodziła w takie szczegóły, natomiast nie chcę wchodzić tutaj w stanowisko. Nie, ja powiem tak, to są główne założenia. Tak, ale bo państwo musicie mieć świadomość, że jak my pójdziemy do wyborów 6 września i mam nadzieję, myślę, że tak będzie, będziemy mieli większość, bo to jest warunek, mam nadzieję, że to jest bardzo trudne, ale mam nadzieję, że po to się gromadzimy, ja spotykam się z ludźmi codziennie w szkole i codziennie mam spore grupy ludzi, to udało nam się to tylko raz osiągnąć, to były wybory do akcesyjne, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kiedy mieliśmy przekroczone 50 dokładnie procent. Teraz to samo musi się powtórzyć, żeby uznano referendum za ważne, ale to jest dopiero początek drogi, dlatego że drugim etapem będą wybory do parlamentu, gdzie my musimy mieć znowu większość. Ja takie pytanie, a te referendum jest przeliczane procentowo? Procentowo. Mówi pan o tym odwoławczym, jeśli chodzi o posła. Takie szczegóły, powiem szczerze, nie chciałabym omawiać, bo to jest wszystko kwestia później dopracowania tego systemu wyborczego, tak? Pamiętajcie, że to jest tylko zarys. Oczywiście, dlatego że to nie jest tak, że jak my teraz przegłosujemy referendum i to, co ja podam, to w takiej postaci wchodzi. Nie. Przed nami ciężka praca związana ze zmianą konstytucji. Czyli dopiero po zmianie konstytucji
Jeżeli do niej dojdzie, to najbliższe wybory będą w systemie JOW. Natomiast no, trudno mówić teraz o szczegółach. My mamy zmierzać do tego, żebyśmy poszli na wybory, namawiali inne osoby, bo to jest na ten moment optymalne rozwiązanie i to jest szansa na zmianę i pogonienie komunistów, tak? Bo bierzmy pod uwagę to, że to, co ja mówiłam, pierwsze teoretycznie częściowo wolne wybory. Zobaczcie, to są kolejne pokolenia ludzi. To nie jest tak, że to są ci sami, ale wychowują się też nowe pokolenia, którzy dokładnie realizują tą samą politykę. My mamy, tak jak my nazywamy ten okres, to jest postkomuna, nic więcej. To, jak wygląda gospodarka, jak wygląda każda płaszczyzna życia w Polsce, to wszystko jest do naprawy. Ja nie widzę nic zdrowego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o teorię, to jest tyle. Są materiały, ja zachęcam, żeby sobie brać.